Jak zrobić szefirka? Oto jest pytanie. Dzień zaczyna się od śniadania, a ja mój dzień zaczynam od szefirka, czyli koktajlu mojego kolegi Irka, który jest fascynatem zdrowej kuchni. Jest to koktajl bardzo, bardzo energetyczny, dający nam siły i odżywiający nasz organizm, bo tak naprawdę najważniejsze jest to, co jedzenie wnosi do naszego organizmu. Nie chodzi o to, żeby napełnił się nasz żołądek, ale żeby nakarmiły się nasze komórki. Moje smoothie składa się z podstawowej bazy, to znaczy mleko orzechowe. Można je zrobić samemu, wystarczy zmielić orzechy i wodę. Łyżka miodu, łyżka oleju kokosowego i łyżeczka lecytyny. Lecytyna jest bardzo ważna, bo wiąże olej z substancją wodną, w tym wypadku mlekiem, ale przede wszystkim dożywia nasz mózg. Ta galaretka to są glony. Glony są bardzo odżywcze, posiadają cały zestaw witamin, mikroelementów, które nam są potrzebne. Jeżeli ktoś nie ma galaretki, może dodać mango, odrobina soli i kropla ekstraktu waniliowego. I teraz dodajemy to, na co mamy ochotę. Mogą być truskawki, jagody, pyszne są poziomki. Kiedy jest deszczowy dzień, bardzo lubię do mojego smoothie dodać banany i kakao. I w taki słodki sposób zaczynam dzień. Gotowanie to nie tylko przyrządzanie posiłku, który pięknie wygląda i wspaniale smakuje, ale to może być filozofia życia. Dla mnie właśnie gotowanie tym jest.